она вручила Геральт. Вот и Люнатах. Sławciu Player, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Wiedźmin 3 na PS4. Jest to kolejny odcinek z tej serii, a dzisiaj sobie robimy oko za oko. Więc zaczynajmy. Nie powinienem tak robić w ogóle, bo to błędy są w ogóle według mnie. Nie powinienem robić takiego czegoś jak robienie sobie przerw. Ale to było przez zdrowotne problemy i dlatego sobie zrobiłem przerwę. Ale myślę, że nie mam problemu z tym. Jednak mam. Ale trochę mogę mieć, bo na kata grałem, dlatego takie problemy są. Tam Andrzej, przez Andrzeja. Ale sterowanie nie zapomniałem. Zadnie kurwa ryj. Tu się mówi specjalnymi językami. Szermierkę pójdę trochę i w magię, wiecie dlaczego, bo lubię magię też używania. Ale kamerę też jest bardzo. Nie powiedz. Tam magię trzeba użyć na widki. To trochę ci wiedzonka. Niedźwiedzia jest łatwo pokonać, ale jest mi dużo dobrze. Ale dużo odbiera na 4 hity jeszcze do niej. Poszła! Łatwo, surowe mięso, niedźwiedzia szkóra, niedźwiedzie sadło. No. Czemu nie gniesz? Prześpijmy się tam z godzinkę do przodu. 13. Dzień dobry, jak to mówię. O, wezwijmy mnie płotkę naszego przekonia, który nas zawiezie do Vernona Rosha, który jest najlepszym, najlepszym przyjacielem, który nam pomagał w Wiedźminie drugim. Problema, no tam te niebieskie pasy i te wszystkie, wiecie o co chodzi. Ale sorry was za tą przerwę jebaną, którą spotkałem między nagrywaniem. Jebane w burki. Matka was nie chciała to straszyć o konie. Co to jest za wieś? Jawornik? Czekaj się puszczona. Nie, to stawi. To teraz. Potem sobie poskoczymy, bo tu widać, jakieś zadanie poboczne mamy, które możemy wypełnić lub które możemy wypełnić później po innych zadaniach, głównie oczywiście. Ale kurwa, co to jest? Powiem wam jedno. No, krawa pong? Tak. Co to kurwa jest? Xbox One X, kurwa, co to? 4K? Kto ci będzie 4K film oglądał na konsoli? Powiedzcie mi. No nie, to jest nienormalne, żeby tak robić. Poszedłbym w grafikę na tym Maruderów. Żeby po prostu ulepszyć grafikę w grach. Więcej RAMu dodać, na przykład jakby było możliwości dać 18 GB RAMu. Pomogę im. Bo sam... O kurwa, nie pierdolę. Czemu mi psa jebany, bury jebany. Pięści chuja. Schowaj mieć. O. Pardon, mój... Ej, płotka. Płotka. Nie uciekaj. No co to jest? 12 gramów. Co to jest? Dla komputera 12 gramów to jest mało. Jakbyście chcieli grać w 4K. Minimum 24. Zlewam się. To jest trochę za mało, ale 12 gramów, jak ktoś chce 4K grać, 60 FPS-ów, to raczej 12 gramów to nie wystarcza w komputerze. Tam minimum 16. No, ale to na 30 FPS-a oczywiście, nie z wszystkimi highworksami, jak w Wiedźminie, tutaj wszystkimi na maksimum, na ultra, żeby wszystko tutaj w 4K działa. O, to się nie da tak. Trzeba spokojnie podejść do rzeczy, ustawienia sobie sprawdzić. Posprawdzić jak działa na przykład na moim komputerze. No i to. Wiesz, konsola też ma swoje uroki jak się gra. Na przykład w FIFA. Kurwa rzecz! Kurwa rzecz!
Как звало нормально? Tędy można zjechać? Tak, tędy się da zjechać. Dalej. Słyszałaś, Podka? Dalej. No wiemy przecież, że konsola nie być tak wyjebiście, kurde, wszystkie Haloworks na najwyższych czy na średnich tam, że tu, ale też są włączone Haloworks zupełnie. Lokalnie takie efekty, special effects. O, dalej, musimy popłynąć. Ale zajmijmy się grą i oko za oko. Utopiec nasz. Drogi przyjaciel, drugi dobry przyjaciel, płyną pod wodą. Który level? Mam 14. Tutaj widzę, że tak przerwę zrobiłem. Już miał 20 level w tej chwili, że ile nagrałem? Kilka tygodni nagrałem z Miedzina. To jest taki kurwa, jakby, o kurwa, o, mi się nie chce kurwa nagrywać, o. I za to was kurwa przepraszam serdecznie. Dobra, słuchajcie stary, musi powrócić, jak się mówi. O nie. O, pamiętajcie, macie kurwa ankietę, ja was kurwa dojdę, to nie ankietuj, kurwa. Pamiętaj, drogi widzu, subskrybuj, łapkuj i dołączaj do na przykład playera. A to dojdę kurwa, gdy nie łapkuj. Ja takie mam możliwości. O, zapomniałem powiedzieć. A, nie, dobra. Kupię sobie Kingdom Come Deliverance albo jakiś God of War i będzie nagrywać Powiedźmienie. No co z tego, że jest 20 kwietnia premiera. No, może się Wiedźmin przedłużyć do maja nawet, albo czerwca. Nagrywanie. Bo to już jakieś 200 odcinków u nas przez całą serię. Farma czego? Złoto. Pardon się mówi. Co to jest za farma? Złoto braszków? A, farma złote kłosy. Pardon się. Za błąd retoryczny tam. Każdemu się zdarza, jak to się mówi. Ładnie te zboże te. Tylko trochę niskie. Te zboże powinno być chociaż do pasa tutaj Wiedźminowi. 200 wyrobów. Fajny strach na wróble przed dzikami. Ale to trochę dziwne, że dzików tu nie ma. Tylko z kamieniami. Geralt, ostrożnie. Że dopiero w tym. Jak to się nazywa? Z kamienia. Tam dopiero są dziki. I tu są, oczywiście. Pozbieramy tu trochę na ten berberki. Orwocki. Ładny szlak. Co, gdzie ten szlak prowadzisz? Tu chyba nie byłem. Albo byłem, albo nie byłem. Jedna z dwóch rzeczy, jak to się mówi. I tutaj schodzimy. I tutaj dujemy rosza. Sami widzicie. Tędy się nie da, bo tutaj mają zwoloną ścianę. Ale już ten, jak widzicie, się da, oczywiście, ale najprościej. Dzień dobry, witam serdecznie. Tylko Wiedźmina w tym. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdzie to jest drożdż? Przepraszam, gdzie to jest drożdż? Do góry? Mija iść na pal, szal. Roszu, mój przyjacielu. Ale sprawdzę najpierw, co tu macie. Geralt z Rivii. Cały i zdrowy. No, jak widzisz, przyjacielu. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Zwes wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. No dobra. Masz problem z dyscypliną, ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? A, dobra. Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen. Pod drzewem Wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Ile? 1000 kroczków. Ale koniem lepiej pojedźmy. Co tu mają? Pozbieramy sobie, oni się może nie dowiedzą. I my to trochę pozbieramy, żebyśmy mieli tam trochę posprzedawać tam trochę rzeczy, wiecie co chodzi. Ale im wszystko nie będziemy sobie jechać, bo są biedni. Krwią Ale zapłacimy za broń wolę mam tej niezłą. Nie powiedzieć. Drażnisz mnie się.
Łateczka, chodź. Łatka. Chodź, koniec. Pojedziemy sobie do wsi Welen. Oddziała wisielców. Widzisz mi przysługa oczywiście, płotka. Jedzenie dostajesz, nową zbroję dla konia, więc przysługa wisi. No w ogóle, powiem wam, Wiedźmin, piękna gra. No może i dużo ma glitchy ten, ale jest ładna. Ja się tam już Hyroxy wszystko włączę, to piękne 4K albo 8K się włączy. No to już wiecie, sami jest piękna gra wtedy. No widzicie, trzeba PS4, nie jest taka silna PS4, powiecie sobie. Ale kto normalnie przez lustro by zrobił na konsoli 4K 60 FPS? To lepiej pójść w te Full HD do 4K upscaling, co nie? I wtedy się pobawimy na 1080p w 60 klatkach, a nie 4K 30 FPS. A i tak kto ci zrobi 4K 60 na Xbox One X? No coś z tego, że ma 12 GB. Jak to mamy? Do wody. Kto to by zrobił przy dobrych zmysłach na Xboxa na 12 gramów? Powiedzcie. Chyba że Forza Motorsport tak potrafi. Ja się nie sprzeczam z Xboxem One. Ja tylko mówię. A i tak marka Sony ma lepsze poparcie według innych graczy. Ale pamiętajcie, ja tylko mówię. A nie, spekuluję. A płotka mi uciekła. Chodź po co? Zostałaś pokojaruszowana przez te utopce czy tam bagienniki? Bardzo? O, imię, dobra. Powrócimy na krzywuchowe moczary, te piękne... A kto wam powiedzieć, te przepiękne klimaty, kiedy straszyło tam, kiedy była zamieć. Nie zamieć, tylko wypadało. To była noc. Wypierdolił ci się utopiec i zajebał twoją matkę. Pamiętałeś o tym, ale nie. Trzeba ojebać wilka, a może nie, może dwa, może trzy. Ale zamieni się zdanie, bo już niedaleko. Już dwóch, tam trzech, czy wisi tam. Jakie ma zadania? Po nic, uda się te fara. To jeszcze nie. To poszukiwania wianu. To jeszcze mińskie. Zmora z kupiego traktu. O! Nieuchwytny złodziejaszek. 35. Licho przez... Co? Na drugi level nie miała zrobionego zadania? Jaki głupi jest normalnie. Może zapomniałem o tym zadaniu, że trzeba w zasadzie zrobić te zadania. Halo, halo, V. Chodź. Dzień dobry wam wszystkim. Spotkaliśmy się tu, abyśmy udali się na ucztę. Co to było? Skąd tu się karty wzięły? Ja to jestem przekoks. Chodź, Vernon. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Ciii. Co znowu? Idą tu. Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, składają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hetme! Syrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Geralt, musimy ratować tę idiotkę. Za mną! Co mam? Ratujemy Wes, bo inaczej umrze. Dobra, ale... Może Wes uratujemy, co? Ja tu się nie... Kurwa, jeszcze ignorzyłem. Nie czas na gadanie. Po 200 bierzemy im. Kurwa, jak tu jest? Tam jeszcze kurwa się pierdolą.
Poddaj się chuju, pojebanie. Oficer jebany. Przyniosę sobie szybko jedzonko. Mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. I jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj, broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałaś mi broń, Roż. Ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go, pydałko. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak! I nie wierzę własnym uszom! On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Roż dobrze mówi. Zabijać bezbronnego. Co się z tobą dzieje, Roż? Wiedźmin ci jaja uciął? To są sadyści, okupanci! Później ci wytłumaczę. Ty, Czarny, zjeżdżaj stąd. Muran, tak. Esder Matawa. Idź, zanim się rozmyślę. Dobrze zrobili, ponieważ po co zabijać? Nic nie Dobra, zrobił. Idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. Tak, wiemy. W jaskini. No i tym przepięknym, klimatycznym zadaniem skończyliśmy oko za oko Wernelnrosza. Jeśli ci się spodobał, to łapkuj, subskrybuj i oglądaj mnie dalej. Bo...